Halo, 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 halo! Tomili z tej strony, słuchajcie. Czarny Jar nas czeka. Wymagająca to lokacja. Wkurzająca, jak z bosem pójdzie, zobaczymy. Na razie zajmujemy się organizacją szybciutką przed, czyli fragment buteleczki, którą znaleźliśmy. Ciach. Tak. Nowy poziom. Uda się. Jak najbardziej. Niech to będzie tak. Nowy poziom jak najbardziej. No i chyba uda się nawet nam podnieść rękawice. Ja jeszcze zmienię czary. Być może tutaj. Nie to chciałem. Wzmocni płomień piromancji. A nie, nie mamy nic, ani płomyków nie mamy, ani niczego nie mamy. Dobra, widocznie wzmocniłem. Wydawało mi się, że znalazłem jakiś płomyk gdzieś. Tudzież kupiłem, najwidoczniej żeśmy zużyli to, więc nie będziemy czekać. Czy mamy jeszcze coś do spalenia? No tak, oczywiście. Przepraszam, chory jestem nadal, nic się nie zmieniło. Także ruszamy, słuchajcie, chwila medytacji, broń mamy ulepszoną, czy nam przybyły migoczące? Chyba raczej nie, dlatego bez zastanowienia wchodzimy do Czarnego Jaru. Czarny Jar, słuchajcie. Jak tutaj, a widzicie, a to mogę tu przy ognisku przecież zrobić, nie muszę tego mogłem wziąć drugi łuk i płonące strzały po prostu i to by sprawę załatwiło tak samo, ale spróbujemy to piromancją się pobawić. Dobra, mamy halabardę, wszystko od razu. Dobrze, zacznijmy od tu rzeczy najprostszych, czyli od... nie trafiłem. Słuchajcie, dlaczego chcę to wybić? Sami zobaczycie. Przynajmniej na początek, później ja to zostawię sobie oczywiście. A tak to będziemy mieli z głowy. Pamiętajmy, że jeżeli się cofniemy do ogniska sami, jeżeli się cofniemy do ogniska sami, o już nas tu próbuje zabić, a nie zginiemy, to po prostu one będą cały czas zniszczone, także niekoniecznie. Ktoś się zapyta zaraz, czy mi się chce. Nie chce mi się, ale wiem, czym to grozi, na przykład tym. I chcę się tego pozbyć, słuchajcie, tym bardziej, że aż tak mocno tego Czarnego Jaru nie pamiętam. Znaczy pamiętam, ale wiem, że gdzieś tu są dwa zejścia też, nie każdy o tym wie. Ja jedno zdjęcie... słuchajcie, jedno po prostu znalazłem niechcąco. No i tak. Dlaczego to się nie zapaliło? No właśnie. A. Mamy dropa, zaraz zobaczymy. Rutka tytanitu, słuchajcie, przydatna rzecz. Dobrze, tu mamy pozabijane, tu mamy pozabijane. Tam idźmy sobie. Nie ma tu nikogo. Dobra. Teraz co? Te chyba na nas nie plują. Co my tu mamy, słuchajcie? Shotel, wielka magiczna broń. No, 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 no.
Zobacz, jak to ładnie wszystko płonie, jaki jestem podpalacz. Dobra, to gościwe, ta pluje w nas tu, także oj. Jeżeli chcemy na dole, po prostu musimy zrobić tak. Że nie tak daleko. A rzuciła nam coś. Duży odłamek. Aha, no i dobra. Te walą, coś tam wali do nas. A? O! Sami widzicie, jak to nie fajnie. Ale powoli, powoli, słuchajcie. Zaczynamy tutaj. O, mamy gościa. Powoli zaczynamy tutaj dochodzić. Uważamy. Oj, to było ryzykowne, jakby wyskoczył. Po prostu mógłby nas zrzucić. To nie o to chodzi, że on nam to zrobi, słuchajcie, jakoś wielkie boom. Tylko po prostu by był... byłby nas rzucić mógł i to by nas najgorzej zabolało tutaj. Tak jak bolą nas invady, których nie lubimy. To my tu mamy strzępki. No musiał, o, następny. Uważamy sobie na te robaczki. Oj, spore obrażenia naprawdę ona zadaje, także... Nie wiem, czy one coś zrobią, czy nie. Wiem, że te... Właśnie krótkie potrafią wydropić. A! Powolutku posuwamy się, słuchajcie, do przodu. Najpierw musimy, tam jest następna znajdźka. Oczywiście czeka nas tu walka, wejdzie jeden, drugi. Przynajmniej powinna, tak mi się pamięta. Oj. Pozbijamy to wszystko, będzie święty spokój. O! No i co? Teraz trzeba, słuchajcie... Mam nadzieję, że nas tam... O i dobra. Dziecko lasu. Pierwszy. To możemy spokojnie z nim walczyć, także... Gorsze jest to, że ich chyba nic nie bierze. Oj. Oj, dobra, i po dziecku lasu. Czy coś rzucił, słuchajcie. Wielka tarcza Ormy, no proszę. Nieźle to wszystko leci. Kukła człowieka. Kukłę to my mamy? Chyba nie mamy. Nie chcę wyrzucić, bo chcę. Ja nie mogę. Czy ja mam postać ludzką? Ja mam postać, słuchajcie. Chyba nawet nie wiedziałem. Myślałem, że ten... No dobra, idźmy sobie dalej po burku, tak. Najpierw te... kropne... rzeczy... musimy tutaj powybijać. Niezłe nawet paterny ma, słuchajcie. Uważajmy, bo tam jest, że tak powiem, słuchajcie, rzecz, którą możemy podpalić. Także musimy to... wziąć to pod uwagę, że jak podpalimy, jeszcze zatrucie mi wsadziła na ekstra. Ale użyjemy sobie tego.
Chociaż w sumie możemy tutaj boskie błogosławieństwo, słuchajcie. Po prostu zniszczymy skrzynkę, jak żeby zobaczyć, bo skrzynka się zniszczy. Gdzie? Także tak na przyszłość, żeby ktoś widział, a tutaj oczywiście. Aż dziadło. I tutaj sobie robimy. Niebywałe. Też nie ma. Abyśmy tutaj nie dali ciała, czyli nie zginęli w nieodpowiednim miejscu, zanim nie zdołamy tutaj wszystkiego porobić. Później jak zginiemy nawet w walce z bossem, no to już będzie mniej bolało, bo będziemy mieli tutaj, że tak powiem, lokację zamkniętą i będzie można sobie spokojnie... gdzieś tu jest, nie pamiętam gdzie, ale gdzieś na pewno tam dalej jest blisko. Ależ pięknie dostała, słuchajcie. Ajajaj. Właśnie, czasami lepiej jest użyć, słuchajcie, tego. Dobra. Lepiej czasami. Zobaczcie, ile tam jeszcze jest tych. Ho, ho, ho. Ach, biorę ten miecz, bo już mnie denerwuje ta halabarda. Słuchajcie, czasami lepiej zrobić coś. A czasami lepiej zrobić to halabardą. No szkoda, że łukiem nie można ich rozwalać. A tu nie na pewno. Ta. Ta. Tak. Mam wrażenie, że jeszcze jeden powinien gdzieś być, ale mogę się mylić. A może już wszystkie. Dobrze by było. Ja sobie to wszystko rozwalę, słuchajcie. Zemszczę się. Za co? Za tyle śmierci, które poniosłem przez te rugawki. I tyle, co mi tutaj przykrości sprawiły, to tylko ja wiem. Słuchajcie, co? Tutaj to grotę żeśmy sobie zrobili, tak? Czy nie? Tak. I była ta skrzynka, która się rozwaliła. Ona oczywiście śmieci tylko by nam dała. No słuchajcie, no weźmy sobie te drugie ognisko, już jak tu jesteśmy. Bo czy ja będę musiał później mógł tutaj wrócić? Tak. O, kurczę się przestraszyłem, słuchajcie. No właśnie, to też jest druga strona medalu. Tak naprawdę, żebyśmy... Ale też nie jestem pewien, czy... Nie jestem pewien, czy uda nam się pokonać tego bossa tak, jak ja bym sobie tego życzył. Bo jak wiecie, no wszystko się może wydarzyć. No, więc... Klucz jak najbardziej, słuchajcie. Tak, możemy na spokojnie tędy się wybiec. No i co? Tam mamy tutaj wyjście te. Słuchajcie, idziemy na sekrety, tak? Pierwszy sekrecik. Ja dobrze patrzę. Powiedzcie mi. Mam zginąć czy skoczyć? Ałaja! No właśnie, no właśnie, ale jak on się odbił? W złym miejscu musiałem skakać.
No i właśnie, i teraz będzie niefajnie. Dlaczego? To sami zobaczycie. Dzięki Bogu, że mamy tutaj. No bo tak, zrespiły nam się przede wszystkim. Zabić. No właśnie. No właśnie, dlatego będzie fajnie, bo najpierw musimy zabić to. I straciliśmy duszę, niedużo, ale jeżeliśmy stracili, mogą najpierw lecieć duszę odebrać. Słuchajcie, właśnie dlatego będzie fajnie, bo mamy tutaj robala i mamy od razu invade. Słuchajcie, a ja nie pamiętałem. No trudno, trudno, tych dusz nie była jakaś tam ilość, było ich troszeczkę. Po prostu źle poleciałem. Masz ty. A, oczywiście Invade jest cały czas, słuchajcie, póki go. Chodź. Chodź, dziecko lasu. Aha. Widzicie, widzicie. Co to jest w ogóle? O co tu chodzi? Zabije nas. Dobra. Dziecko lasu zostało wypędzone. Oczywiście mamy względnie wszystko porobione, także. O, jeszcze coś rzuciła. Duży odłamek to akurat, słuchajcie, mało mnie interesuje. No właśnie. Teraz w którym miejscu ja popełniłem błąd? No właśnie. No właśnie. Chyba powinien tam skoczyć. Musimy, słuchajcie, tego robaka oczywiście najpierw. O. Aj, miało być tak pięknie, tak się ładnie zaczęły. Przez jedną głupotę, zły skok, można powiedzieć. Najpierw się rozejrzeć, miałem całą lokację zrobioną, wybite wszystko i tak sobie. I dlatego tak nienawidzę tej lokacji, słuchajcie. Dobrze, że mamy dobry czas. Nie pamiętam, czy tu będzie jeszcze ten invade. O właśnie. O właśnie. Siły, dropy, odłamki, które mi do niczego nie są potrzebne. Musimy sobie przywołać trochę, będziemy mieli większą odporność. Słuchajcie, no i co, idziemy. Musimy, słuchajcie, najpierw zająć się tutaj. Tym dziadostwem. Później tym dziadostwem. Grudka się przyda. Później tym. Mam innego wyjścia. Znowu nawet nas zrzucił, bo chciałem duszę oczywiście wziąć, bo jestem. Za chwilę mnie strzeli delikatnie coś w podstawach. Ara. Musimy zabić następnego. Chodź. Się z tamtej strony. Chodźcie.
Jest o wiele lepiej z nim walczyć. No i dobra. To było na tyle. Tutaj musimy skoczyć. Tu są drzwi, których nie otworzymy oczywiście. Ojojoj, słuchajcie, słuchajcie. Czy ja mam zwykłe łuki zatrute strzały? To jest teraz pytanie. Za 100 punktów. Mam. Niedużo, ale mam. Słuchajcie, skaczemy sobie tu. I dopiero skaczemy tam. No i mamy tutaj tajemnicze przejście. No i nie mamy nie lada przeciwnika, słuchajcie. Czy go widać, czy go nie widać. Zobaczycie sobie. Na razie weźmiemy, słuchajcie, trujące strzały. I teraz, czy ja będę mógł z nich korzystać? Czy one będą zatrute? To jest istotne dla mnie. Pytanie obrzymy. Tak, spokojnie możemy z nich korzystać. Jemu chyba leci. Leci ładnie, ładnie. Zatruliśmy go, aby nas tu nie walnął. Słuchajcie, kiedyś tutaj ustałem w jednym miejscu, po prostu machnął to pało, przez ścianę mi rąbnął i wpadłem tam do środka i teraz się boję troszeczkę. Wolę poczekać, aż się uspokoją. O, dosyć, słuchajcie, jest się... Falender ten go zasłonił. Oj, chyba zginie. Dobra, zabrakło mi strzał już tych. Ale mamy na przykład... Te sobie może strzelać. A jednego mamy z głowy. Gdzieś tam nas nie zrzuci po drodze, słuchajcie. Lepiej, żeby nas nie zobaczył. To jest chyba już strzał, dobra. No to teraz najwyższa pora ogniste. Nie, zwykłych już żyjemy. Te ogniste zostawimy jeszcze. Ojojoj! Zobaczył nas. Słuchajcie, musimy się go bać.
jak wygląda walka z Bisety. To mogły już wylecieć w sumie. Słuchajcie, po co ryzykować? Wystarczy. Nie chcę tutaj drugi raz chodzić i kozaczyć, bo można go oczywiście już tutaj by było dobić, ale jeszcze jakiś głupi przypadek. Musimy tutaj stać. Jeżeli ustaniemy gdzieś z tamtej strony, bo coś, to po prostu dostaniemy w ryj. To się dla nas źle skończy. I z powrotem. Tak, po trzy. Cały będziemy mu ładować. Aż go wykończymy. Chyba już jeszcze jedna. Nie będę ryzykował, chcę. Zapomniany klucz. Tego chcieliśmy. Duszę olbrzyma oczywiście. Chyba je się tylko pokonuje, słuchajcie, raz. Więcej nie można tutaj. Co musimy zrobić? Nie skaczemy. Znaczy, tu można wskoczyć. Ja to kiedyś próbowałem skakiwać. Myślałem, że tu się nie da przejść. I po prostu spadłem tam. Tak, słuchajcie, wszędzie tutaj zginąłem, kurczę, po. Gdzie byśmy się nie spojrzeli, to była śmierć z mojej strony. Tu mam jeszcze skrzynię, słuchajcie. Proszę bardzo, pierścień olbrzymów, jeden z kamienia smocza kość. To daje nam pierścień olbrzymów. Już zapomniałem z tego wszystkiego, słuchajcie, z tych emocji. To jest pierścień olbrzymów, czyli zwiększa równowagę, czyli to, co mogliśmy kupić, słuchajcie, od Gablana, tak? Poza tym nic tu nie ma, oprócz tego, że jest ciemno. Słuchajcie, no i co? Wchodzimy sobie do znanego nam instrumentu. Została nam jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Ja mamy 17 tysięcy dusz. Patrzcie, gdzie jesteśmy. No dobra, idźmy sobie. Patrzcie, co tu się będzie działo. Jeżeli, słuchajcie, umiemy to raszować, to jak najbardziej możemy sobie tutaj poradzić. Ładnie sobie poradziliśmy, także dobrze, że jesteśmy tutaj blisko ogniska. Jak tak z tej strony chciałem wyjść, no trochę się rozpędziłem, myślałem, że ich ładnie zetnę wszystkich. Słuchajcie, słabo to idzie, o ile poprzednia lokacja poszła wyśmienicie, tak ta jak się zaczęła, tak już jest w Dark Souls. Jak się zacznie, słuchajcie, wam pieprzyć za przeproszeniem, mazać ta gra, no to ona już się będzie mazała cały czas, to już. Jeszcze dla takiej zasady chciałem, słuchajcie, to jest ta. No oczywiście musimy zebrać duszę. To jest pierwsza sprawa. 17 tysięcy. Myślę, że tutaj już problemu nie będzie z tymi duszami raczej. O. Uwielbiamy to. Wszyscy lubimy być, słuchajcie, i teraz rzecz taka, że jest jeszcze jedno wejście. Tam widzicie, tam jest jeden. Słuchajcie, to nie jest wszystko.
Dobra. Tu jest następne. Tego szukałem, tak. Tutaj powinniśmy Lukatier. To dla zasady, bo uważam, że powinniśmy pokazać, bo sam to odkryłem, po prostu źle skakałem. I powiem wam, że bardzo mało ludzi o tym wie, że tutaj Lukatier jest. Ona tu nam specjalnie jakoś nic nie daje. Jedyne, co mamy możliwość, słuchajcie, zrobić, to dotrzeć tu. Wybić te gnidy, które, że tak powiem, z góry na nas walą. Idziemy zabić sobie robaczka. Dobra. No i musimy zejść tam jeszcze do tej. A, dostał. Masz, dziadu. Tak. Drugiego robaczka. Raz. Na razie. No i słuchajcie, musimy zejść teraz do tych drzwi tam, które zostały, że tak powiem. To będzie tutaj. Tak, tam na dole jest zaznaczone, że mamy tu skakać. Tutaj, zobaczmy, co my tu mamy. Chyba tutaj jest ten dziadziuś z powrotem. Daje. Tak. Więc słuchajcie, tu będzie trzeba wrócić. Czasami, o co tu w tym wszystkim chodzi. Ja będę chciał to zrobić. Jest dodatkowy boss opcjonalny, którego się robi. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić, bo ja nie wiem, czy po prostu mi się to uda zrobić. To jest pierwsza sprawa, żeśmy go, że tak powiem, znaleźli dziadziusia. Mówcie, że te olbrzymie. Słuchajcie, one się respią. A one chyba tak dużo dusz nie dają. Tylko czy mi się chce tutaj aż tak dużo? Nie chce mi się tego, słuchajcie, expić. No ale one, myślałem, że one się nie respią. No a się okazało inaczej jednak. No, ach, tutaj się dzieje dopiero. Okazało się inaczej zupełnie. Słuchajcie, nie ma co tutaj już kombinować. Robimy sobie szybciutko tak. Tak naprawdę wszystko w tej lokacji zrobiliśmy. Znaleźliśmy mrocznego dziadka. To jest taka misja, tam później jest takie przejście do świata mroku. Walczymy z inwejdami. Emi, czytałem o tym. Ja to gdzieś sam tego nigdy nie robiłem. Może będę chciał to zrobić, słuchajcie. Ale to raczej. No i jeżeli znajdziemy trzecie miejsce, gdzie on się znajduje, tak? Bo tam chyba trzy te wejścia są. Tam wiadomo. Słuchajcie co? Odpoczywamy sobie. To jest pierwsze wejście, tak? Czyli idziemy sobie tutaj. No idziemy już do bossa, tylko czy ja chcę iść z tymi duszami? Powiedzcie mi sami, zapytajcie mnie o to. Czas mamy akurat na ten odcinek Czarny Jar, żeby się udało tego bossa pokonać. Nie przypominam, żeby on sobie aż taki mocny był. Chyba mi się udało go za pierwszym razem, aczkolwiek należy do najsłabszych. Słuchajcie, wrócimy sobie. Wszelki wypadek, bo to sami widzicie, co się dzieje w tej lokacji. Jedna z najgorszych chyba, no ale takie muszą być. Tak, tu wszystko mam, ja bym chciał mieć. Tu wszystko mamy. Czego musimy się pozbyć? No to już. Do pani. Pewnie będziemy mieli za mało. Nie. Super, fajnie, akurat. Dobra. Idziemy, słuchajcie, walczyć z bossem. Przegnił, przegnilec. Nie wiem, jak by go tam nie zwał. Brzydki, duży. Brzydki, duży, słuchajcie, dlatego chcemy go jak najszybciej zrobić i wyjść z tego ciemnego. Chociaż jeszcze tam mówię, będziemy chcieli tam wrócić niestety.
Ale to już myślę, że jakoś z tym sobie poradzimy. Wejdźcie do bossa, oczywiście tędy. Mam nadzieję, że żadnego invade'u już nie będzie. No, musiały jeszcze mnie przecież zatruć. Tak, bo byłoby nudno, jakbym się nie zatruł. Tak. I co, nie ma na co czekać. Zobaczymy, co on tam ma do powiedzenia nam. Idziemy z halabardą na niego. Zobaczcie, jak to okropnie wygląda. Ojojoj. Oj. Strasznie zły, bo ktoś mu niszczy te kukiełki, to chyba byłem ja. No nie fajna to bestia. No i dobra, zobaczmy, co on tutaj nam zaprezentuje. Już mi się nie podoba to. Już mi się, słuchajcie, to nie podoba. O, gamy. O! Sporo obrażenia od ognia, słuchajcie. Nie spodziewałem. Obrażenia od ognia. Boję się go trochę. Taki jest, słuchajcie. Uhuhu. Szybkie, strasznie szybkie. Oj, zdenerwował się chyba. Oj, oj, oj. To nie było fajne. Oj. No spodziewałem się, że tu wybuchnę. No! Ale fuk, słuchajcie! Gratuluję! GG, słuchajcie, no. Nie spodziewałem się zupełnie tego. Jeszcze klucz dostałem. Zobaczcie, ile mam HP. Widzicie? Ten wybuch jednak. Jezu, się przestraszyłem, to coś na dworze, słuchajcie, że tu jeszcze mnie coś atakuje, jak bunny dyny. No słuchajcie, no screena tylko zrobić, tak się kończyło walkę z bossem. No te ostatnie, wlazły mu te dwa ciosy. Strasznie szybkie te ataki, słuchajcie, naprawdę. No ciężko się walczy, jak się tak, słuchajcie, po długim okresie nie zna się bossa, no ale faktem, że fizyka gry też już daje do zrozumienia, no ale dość szybkie te ataki miał, tłumaczył go. Dlatego nie wiem, czy czasami ja mu nie obciąłem tej ręki, już mniejsza z tym, ten ogień boli tutaj. Wiem, że on mniej boli. Słuchajcie, czarny jaw zrobiony, kolejna wielka dusza zdobyta, czyli szukamy wejścia do, na pewno nie tam z powrotem. Tam wejścia, słuchajcie, tu, do ogniska. Tu. O! Tu jest czerwony. To możliwe, że oni tu spłynęli jeszcze. Może tu próbował jakoś uciec, no. Kamieniały przedmiot, kadzi. O, no proszę. Wszystkiego po troszku. A no i cóż, idziemy sobie tu. I zobaczcie, to jest kolejne wejście do DLC.
Boję się zapytać nawet do jakiego, bo jestem przerażony w tym telce. Słuchajcie, przechodzimy sobie pierwotne ognisko rozpalone. Trzecie, czyli zostało nam jeszcze jedno. Najprawdopodobniej w następnych odcinkach już będziemy się wybierać właśnie w tamtą stronę. Może jeszcze zrobimy jakieś rzeczy takie, które nas tu interesują. Słuchajcie, żegnam się, kłaniam się. Do usłyszenia. Hej! Czarny jar zrobiony.